Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie niesamowitej karty graficznej. Jest to karta od firmy Gigabyte, dokładnie GeForce GTX 960 z serii G1 Gaming. Naprawdę fajna karta z chłodzeniem Windforce. Za chwilkę ją sobie rozpakujemy, powiem Wam troszeczkę o niej. No i zobaczycie przede wszystkim, jak ten potwór wygląda. Zapraszam Was do oglądania. Ok, przed nami potworna karta GeForce GTX 960 serii G1 Gaming od Gigabyte'a. Naprawdę spore pudełko, a w nim zapewne spora karta, ale to sobie zobaczcie za chwilkę. Mamy informację Super Overclock, obsługa wielu monitorów, wielu rodzajów monitorów i chłodzenie Windforce. Mamy też informację, że obsługuje szynę PCI Express 3.0, DirectX 12, shadery w wersji 5.0 i OpenGlide w wersji 4.4. Tak więc wszelkie najnowsze standardy jak najbardziej w pełni wykorzystywane. I moi drodzy, z tyłu pudełka więcej informacji o samej karcie. Potrójne chłodzenie, 3 wentylatorowe Windforce. Widzimy tutaj też naprawdę duże radiatory. Sama powierzchnia karty ogromna. Z tyłu jeszcze taka obudowa osłaniająca sam laminat. Mamy technologię Direct Heat Pipe Touch, czyli bezpośrednio stykające się rurki z radiatorami. Mamy też tutaj jakieś chyba diody, które powiadamiają nas po prostu, czy wentylatory się kręcą, czy nie. Więc to sobie faktycznie sprawdzimy. Unikalny design łopatek tych właśnie wentylatorów, po to, żeby jak najwięcej powietrza tłoczyć, jak najlepiej chłodzić. I stylowy czarny backplate, czyli ta tylnia osłona karty graficznej. Oprogramowanie w tym przypadku to GPU Gauntlet, pozwalające tej karcie osiągnąć po prostu najlepszą wydajność. I mamy Flex Display, czyli możliwość podłączenia tej karty nawet do 4 monitorów jednocześnie. Więc bardzo fajna opcja, jeśli ktoś ma kilka monitorów, może się pobawić. I zobaczcie, wszystkie wyjścia na karcie, jest ich naprawdę dużo. Zresztą zaraz je sobie zobaczymy już nie tylko na obrazku. Oczywiście HDMI w tej karcie jak najbardziej jest, podwójny BIOS. Oraz oczywiście solidne podzespoły, jak to w płytach Gigabyte'a, Ultra Durable, czyli bardzo wytrzymałe i kompatybilność z Windowsem 7, Windowsem 8 bez żadnych problemów. Moi drodzy, szybko zaglądamy do pudełka. Mamy wewnętrzne pudło, napis G1 Gaming. I proszę bardzo, oto jest. I już wydobywam tą naprawdę potężną konstrukcję. Ale zobaczmy jeszcze szybciutko, co tutaj mamy. Zaślepka. Mamy taki łącznik. Jeśli mamy Molexy przy zasilaczu, to tutaj możemy sobie z tego zrobić jedno zasilanie. Tutaj mamy drugie, ponieważ z tego co pamiętam, karta ma dwa. No i Quick Start Guide oraz sterowniki. Moi drodzy, uwaga, sama karta G1 Gaming 960 GTX oczywiście. Po prostu wygląda pięknie, swoje waży, jest naprawdę długa, spora. Łopatki wentylatorów faktycznie są specjalnie zaprojektowane. Zobaczcie, mają takie nacięcia, odpowiednie nachylenie. Tak więc wszystko przemyślane. Pod spodem widzimy naprawdę duże radiatory. Tutaj mamy dwa ogromne, tu mamy jeden mniejszy. Z tyłu ta ochronna płytka z logo G1 Gaming. Powiem Wam, że pod względem wykonania bez zarzutów wszystko wygląda po prostu świetnie. No i rzućcie okiem szybko na wejścia. Mamy dwa razy DVI czy DVI, jak ktoś woli. I takie obsługujące monitory o częstotliwościach wyższych niż 100 Hz. Mamy też trzy wyjścia DisplayPort i jedno HDMI. Tak więc wszystko, czego potrzeba. I karta, jak widzicie, zajmuje dwa śledzie, jeśli chodzi o szerokość. Mamy też mostek do połączenia dwóch lub więcej kart ze sobą. I oczywiście logo Windforce. I mamy takie faktycznie wskaźniki Silent i Stop. Natomiast jak to będzie w praktyce, zobaczymy, jak tą kartę już podłączę. No nic, dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Rzut oka na kartę, myślę, że ciekawy. Naprawdę jestem ciekaw, jak ona sobie poradzi w grach, w testach. Na pewno będzie dużo, dużo mocniejsza od mojej karty, którą miałem prywatnie, więc za jakiś czas widzimy się w pełnej recenzji, gdzie będą już dokładne testy, dokładne wyniki, zmierzymy temperatury, pobór mocy i tak dalej. A jeśli chcielibyście sprawdzić, ile takie cudo kosztuje, zajrzyjcie do opisu filmu, tam wszystko macie. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!